testujemy Noreal Sklep z grupą naszych klientów oraz dealerów. Rozpoczęliśmy bardzo ciekawym pokazem polowym, na którym zademonstrowaliśmy cztery opryskiwacze przykładowe, przyczepiane oraz opryskiwacz samojezdny, technologię konwencjonalną Delta Force oraz technologię wspomagania powietrznego Twin Force. Jeżeli chodzi o aktualną ofertę, jesteśmy po bardzo ciekawych targach w Hanowerze Agritechnika 2017. Dzięki temu mamy w tej chwili możliwość zaprezentowania kilku ważnych nowości w wyposażeniu naszych opryskiwaczy i począwszy od systemu Aquinity. Jest to system, który jest uzupełnieniem sterowania w opryskiwaczach przyczepianych oraz samojezdnych komputerów HC8600, HC9600. Jest to możliwość online sprawdzenia poprawności działania komputera.
również bardzo ciekawą opcją w nowościach na Agritechnice jest zaprezentowany opryskiwacz samojezdny Hardy Alpha Evo z nową kabiną typ 4 z jeszcze wyższymi parametrami bezpieczeństwa i komfortu pracy dla operatora. Maszyn przyczepianych w tej chwili możemy zaproponować belkę Delta Force, która jest składana potrójnie. Dzięki temu mamy możliwość zaoferowania dla naszych klientów belki Delta Force, gdzie klient może z powodzeniem opryskiwać szerokością roboczą 21 metrów, 27, 28, a nawet 30 po odpowiednim doposażeniu. Najważniejsze, że potrójnie składana belka Delta Force jest bazą, która nam daje kilka możliwości szerokości roboczych, co jest niesłychanie ważne przy rozwoju i powiększaniu gospodarstw i zmienianiu technologii ścieżkowania. Jeżeli chodzi o nowości, również zaprezentowaliśmy system AutoSelect, automatyczne zmienianie w ruchu rozpylaczy przy zaprogramowaniu dawki. Mamy możliwość wykonywania pracy z różnymi typami rozpylaczy, na przykład połączenie rozpylacza płaskostrumieniowego z inżektorowym. Również mamy możliwość ustawienia opcji auto i zwiększenia wydajności pracy maszyny wyposażonej w system AutoSelect.